Dobry Państwu, ja nazywam się Michał Syska i reprezentuję Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassala. Chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować, że znaleźliście tak piękne popołudnie czas, aby przyjść i podyskutować o Polsce średnich miast i o Płocku, zwłaszcza, że mamy finisz kampanii wyborczej, a pewnie sporą część mieszkanek i mieszkańców Płocka absorbuje. Tym bardziej dziękuję, że Państwo przyszliście. I chciałbym bardzo serdecznie podziękować naszej panelistce i panelistom za przyjęcie zaproszenia na nasze spotkanie. Pani Iwona Goździewska, architekt miasta Płocka w latach 1995-2007, ekspertka do spraw rewitalizacji planowania przestrzennego. Pan profesor Michał Nowosielski, dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego PWSZ w Płocku, Marcin Marzec z Instytutu Myśli Demokratycznej. To są przedstawiciele środowiska płockiego i chciałem serdecznie przywitać naszego gościa, który przyjechał specjalnie z Warszawy na nasze spotkanie, redaktor Edwin Bendyk z tygodnika Polityka, dziennikarz, publicysta, który w swojej działalności właśnie publicystyczno-dziennikarskiej zajmuje się oprócz wielu innych spraw, także sprawami rozwoju polskich miast. I na początku chciałem Państwu wyjaśnić, dlaczego to spotkanie dzisiaj się odbywa i dlaczego odbywa się w Płocku. To nie jest pierwsze tego typu spotkanie, to jest jedno z cyklu spotkań poświęconych Polsce mniejszych i średnich miast, które nasz ośrodek realizuje we współpracy z Fundacją imienia Friedricha Eberta. Poprzednie spotkania odbyły się w Zawierciu, w Kielcach, w Koszalinie oraz w Bełchatowie. Ponieważ uznaliśmy, że ten temat mniejszych i średnich miast jest na tyle istotnym tematem, że warto go podjąć, a jest to temat, który wydaje się nie istnieje na takim poziomie debaty publicznej ogólnopolskiej, a tym bardziej w ostatnich miesiącach, w ostatnich kilku latach pojawiło się szereg istotnych badań, które zawierają bardzo niepokojące, czy przynajmniej dające do myślenia wnioski właśnie dotyczące przyszłości mniejszych i średnich ośrodków miejskich w naszym kraju. I dlatego uznaliśmy, że warto ten temat podjąć. Co jest bardzo ciekawe, jesteśmy na finiszu kampanii samorządowej. Wydaje się, że nawet w tej kampanii samorządowej ten temat jakby w takiej debacie ogólnopolskiej, samorządowej nie wybrzmiał. Tym bardziej chcemy tę lukę tego typu spotkania z mieszkankami, z mieszkańcami i z ekspertami tą lukę zapełnić. Oczywiście nasze spotkanie będzie rozmową z naszą panelistą, panelistami, a także z Państwem. Chciałbym zacząć od pytania do redaktora Edwina Bendyka, który przygląda się miastem w Polsce, który je opisuje, jeździ, spotyka się i także śledzi to, co nauka w ostatnich latach przynosi nam, jeśli chodzi o wiedzę i wnioski. Chciałem się Ciebie, Edwinie, zapytać właśnie o to, jak Ty byś zdefiniował ten problem mniejszych i średnich miast. W czym tkwi ten problem, że ten temat zaczyna być coraz częściej podejmowany na razie przez ekspertki i ekspertów, ale który być może powinien stać się też ważnym tematem debaty. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Dziękuję za zaproszenie, możliwość przyjechania do Państwa. Nie jestem ekspertem, jeśli chodzi o Płock, i dlatego też z tym większą chęcią przyjechałem, żeby posłuchać, dowiedzieć się, uzupełnić wiedzę. Natomiast no już odpowiadając na to pytanie, to takim przełomem był zeszły rok, kiedy profesor Przemysław Śleszyński z Instytutu Geografii Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk ogłosił, na zamówienie zresztą Ministerstwa Infrastruktury, raport właśnie o średnich miastach. Jego definicja to jest od 20 tysięcy do mniej więcej 100, ale w to też włączył były miasta wojewódzkie, w związku z czym też tam są miasta takie jak zresztą i Płock, liczące powyżej 100 tysięcy. No, 255 takich miast zidentyfikował i wyszło mu, stosując no, te same kryteria do wszystkich, że połowa z tej liczby zaczyna bardzo szybko tracić funkcję, a część jest już w głębokim kryzysie. Znaczy funkcje różnego typu.
pod społecznym, czyli głównym wymiarem jest utrata ludności. No to jest coś, co już widać. Chociaż na razie jeszcze ten proces jest głównie wynika z migracji, czy z odpływu ludności, z tego, że po prostu zwłaszcza młodsi ludzie, młodsi mieszkańcy, którzy wyjeżdżają, zwłaszcza za edukacją, większość z nich dotychczas nie wracała. Bo to też cały czas jest dynamika taka niejednoznaczna, ale powiedzmy, to badanie uchwyta ten moment, w którym po prostu decyzje, często takie z etapem życia związane, były też automatycznie się przekładały na decyzję migracyjną, tak, na opuszczenie miasta. No i to wyraźnie widać zawsze w tych miastach takich poprzemysłowych, no Konin chociażby, Elbląg, które utraciły w ciągu ostatniej dekady po kilkanaście tysięcy mieszkańców. Tak? I to jest ta jedna rzecz, ale to by było tylko jeden problem. Tam profesor Świerczyński sześć kryteriów użył. Pokazują, że są jeszcze oczywiście funkcje gospodarcze. No i część miast ma problem ze znalezieniem, przejściem do tego, cały czas trwało, można powiedzieć, traumy postindustrialnej. Kiedyś każde miasto miało jakiś zakład, prawda? Jakieś duże przedsiębiorstwo, które definiowało jakby możliwości jego funkcjonowania materialnego. Transformacja zmiotła stare zakłady. Część miast na tym odbudowała swoją jakby w oparciu o nowe przemysły. Starachowice są przykładem takiego miasta, które głęboko się zapadło w upadku Stara. No a dzisiaj jest to też było politycznie, społecznie, no kto obserwował Starachowice, to hasło układu starachowickiego wie, że ma wszystkie kolory, można powiedzieć, politycznej tęczy i to dopiero od zeszłych wyborów, tam można powiedzieć, nastąpił od nowa wraz z wyborem Marka Materka i najmłodszego prezydenta swoją drogą, ale też to było związane również z taką nową gospodarczą, związaną z tym, że w tych ruinach zaczęło coś nowego powstawać, czyli właśnie chociażby MAN produkujący autobusy i cały ekosystem takich nowoczesnych przedsiębiorstw, które czyni, że dzisiaj Starachowice są po Kielcach, w znacznie większym mieście, drugim pracodawcą w regionie w ogóle kieleckim. Więc, ale są takie miasta jak Przemyśl chociażby, ale były miasto wojewódzkie gigantycznym potencjałem symbolicznym, historycznym, kulturowym, które gospodarczo po prostu tkwi ciągle w latach, można powiedzieć, najpierw przeżyło traumę przemysłową, którą zastąpiło obsługą ruchu granicznego, czyli po prostu żyło z przemytu do wejścia do Unii Europejskiej. No jak właśnie szliśmy do Unii Europejskiej, no to niestety zabrakło pomysłu, jak zamienić tamten potencjał przedsiębiorczości, powiedzmy, szarej na białą. I dzisiaj, co w ogóle wydaje się, to miasto ma 13-14% bezrobocia, prawda? Więc to już się w 2018 roku nie powinno zdarzać, zwłaszcza kiedy właśnie miasto już na granicy ma na przykład potencjał turystyczny gigantyczny, ale nie potrafi go wykorzystać. No więc to jest ta funkcja właśnie gospodarcza, to wiele miast sobie z tym nie poradziło. To oczywiście napędza wtedy ten czynnik też społeczny, jest sprzężony, ale za tym idą jeszcze funkcje kulturalne, które też, jak następuje degradacja społeczna, to też te inne wymiary. To żeby nie wchodzić w detale, w każdym razie to, co na co zwraca uwagę ten raport, który zresztą zyskuje potwierdzenia w innych, bardziej takich szczegółowych, no, że rzeczywiście jesteśmy w jakimś definiującym momencie, że po prostu takim publicystycznym językiem mówiąc, to ta najbliższa kadencja to będzie po prostu decydująca w tym sensie, że to jest ten moment, kiedy trzeba zdecydować, co dalej. Znaczy, częściowo miasta muszą same sobie odpowiedzieć, ale też nie dadzą rady. Wiele z nich samo sobie nie poradzi. Musi być interwencja państwa i to taka i bezpośrednia, ale też strategiczna, to już są różne, jak to miałoby wyglądać, to jest do dyskusji, pewno ona będzie trwała latami, ale po prostu czeka nas reforma ustroju samorządowego. Znaczy, to głównie z tej przyczyny, że ten czynnik demograficzny związany z migracjami już w tej chwili przekłada się na czynnik związany z dzietnością, z niską dzietnością, która już zbiera żniwo w postaci nadwyżki zgonów nad urodzeniami, co spowoduje, że w perspektywie 2050 roku migracje plus to spowoduje, że będzie nas
7 do 8 milionów mniej w Polsce. No, więc to ubytkiem trzeba obłożyć kraj i najprawdopodobniej wszystko na to wskazuje przy obecnych trendach. W głównej kolejności ubywać będzie tych ludzi, znaczy wysysać będziemy takie miasta jak Warszawa, która cały czas rośnie jako taka gąbka ssąca zasoby z kraju. To będzie to robić kosztem właśnie głównie średnich miast, co w perspektywie właśnie połowy stulecia oznacza, że miasta Zamość, nie wiem, Tarnów, Zabrze, Bytom, to jeszcze można listę wydłużać, mogą narastać do 50-60% mieszkańców. Znaczy to jest kolaps, można by powiedzieć. Ale jeżeli mówię o tym najbliższej kadencji, to jest zarówno właśnie myślenie, co w takim razie, ale też no, chociażby to jest podmyślenie, co z inwestycjami infrastrukturalnymi, tak? No, dla ilu ludzi budować rzeczy, które amortyzują się właśnie w perspektywie 20, 30, 40 lat, prawda? Czy potrzebujemy na przykład, nie wiem, już nie mówię o akwaparkach i szaleństwie, które towarzyszyło pierwszej, zwłaszcza, że tak powiem, etapowi bycia w Unii, ale w ogóle te decyzje, jak strategicznie, co jeszcze budować, czy infrastrukturę kultury, której ciągle jeszcze brakuje, ciągle przecież nie zmodernizowaliśmy, czy już powinniśmy, a w zasadzie wiemy, że już powinniśmy, tylko pytanie, jak ułożyć równowagę infrastrukturę dla starzejącego się społeczeństwa, bo to, że wymieramy to jedno, ale znowu właśnie będziemy się starzeć. Na przykład Sopot, miasto średnie, 35-tysięczne, ale bogate z oczywistych względów, buduje samo szpital geriatryczny, tak? Bo wie, że będzie, znaczy zawsze potrzebujemy to jednego mieszkańca, ale też będzie rodzajem oferty, tak, którą miasto będzie mogło świadczyć. Ale to są już te decyzje, prawda? To już się je definiuje jako coś, co trzeba zrobić. No i teraz jeszcze właśnie wracając do tej interwencji strategicznej, która właśnie musi państwa, musi mieć i taki wymiar właśnie punktowy, dawać możliwość jakby bezpośredniego wsparcia. Takim przykładem takiej interwencji jest chociażby program modelowej rewitalizacji, które 20 miast się z niego skorzystało, właśnie między innymi Starachowice. I to jest rzeczywiście, to jest duży zaszczyt czy pomoc właśnie w odzyskiwaniu zasobów materialnych potrzebnych właśnie do zwiększenia atrakcyjności takiego miasta dla właśnie, zwłaszcza młodych ludzi, jeżeli chodzi o substancję mieszkaniową. Ale jak mówimy o ustroju kraju, no to po prostu wiemy, że no nie będzie nas stać na utrzymanie w dzisiejszym modelu tylu powiatów. Po prostu nie ma sensu, żeby była taka struktura. Po prostu trzeba ją skompresować. Modeli jest wiele, więc nie chcę o nich mówić. Natomiast no niewątpliwie jest to bardzo polityczna oczywiście debata, bo wiąże się oczywiście ze stanowiskami, z synekurami, z tym wszystkim, co wiemy, ale nieuchronna po prostu nie będzie nas stać na jednak utrzymanie takiego układu. No i jakiś na koniec już żeby nie to też, tylko z tym będzie najtrudniej coś zrobić, no to taki rachunek ciągniony kosztów za radosne początki naszej samorządności, które ciągle trwają, czyli brak kontroli, i to jest wspólna wina i samorządu, i państwa, czyli praktycznie brak kontroli nad przestrzenią, tak? I chaos przestrzenny, zupełnie swoboda w rozrastaniu się organizmów miejskich, te takie konglomeraty, miasto ze swoimi przedmieściami, zupełnie bez żadnego planu rosnące, co już kosztuje nas w sensie konieczności budowy infrastruktury, takiej obsługi infrastruktury wodociągowej, drogowej i tak dalej. Szacunki są właśnie profesora Śleszyńskiego, że to jest 80 miliardów złotych rocznie. Tak? To jest 80 miliardów, które mogłyby, nie mówię, że wszystkie by kosztowały, ale nawet byśmy o połowę zmniejszyli, no to byśmy mieli na sensowne inwestycje. No, idzie właśnie na obsługę tego, że ktoś miał kaprys, żeby pod lasem wybudować sobie dom, prawda? A nie w zwartym jakimś układzie, który by optymalizował to. Do tego dochodzą jeszcze koszty obsługi ruchu wahadłowego między tymi przedmieściami a centrum miast, czy ośrodkami dającymi zatrudnienie, i to są dodatkowe
30-40 miliardów rocznie. Także w ogóle sobie paszport zgotowaliśmy taki, który będzie nas no, kosztował. No i chyba nie do końca tutaj jest wola polityczna, czy nie ma właśnie, żeby jakby nad tym zapanować. Jak jesteśmy z tej PRL-u, no to ta wolność nas tutaj troszkę za bardzo chyba opanowała i a dzisiaj za to już jest dosyć słony rachunek. Także może tyle na badania, potem można by oczywiście zrobić. Myślę, że pojawiło się sporo wątków, ale chciałbym się zatrzymać na tym obrazie, który został zarysowany i postarać się go przenieść na Polskę. Moje pytanie do profesora Nowosielskiego. Jakby pan umieścił tę fotografię na mapę Polski, znaczy które z tych problemów faktycznie... Czy których nie ma. Których nie ma. Czy pan ewentualnie dostrzegł jakieś inne kwestie, które na przykład tutaj się tutaj wypowiedzi prowadzącej nie znalazł? Znaczy ja bym powiedział w ten sposób. Ta lektura Sierzyńskiego jest fascynująca. Tak? Znaczy, to jest takie w sumie spojrzenie z perspektywy makro na problemy, które są w jakimś sensie mikro czy mezo, tam powiedzmy, tak sobie możemy spojrzeć na to. I w tym sensie ja tak właśnie patrzyłem na tę książkę też pod kątem Płocka, kiedy do niej ostatnio sięgałem i miałem takie wrażenie, że właśnie nie wszystko to, co tam jest napisane, musi się nas wprost. Tak? I to też trzeba sobie jasno powiedzieć, że ta książka mówi o ogólnych tendencjach, które niektóre znajdują potwierdzenie w pewnych kategoriach miast, w innych kategoriach miast nie znajdują swojego potwierdzenia, czy pewne z nich przynajmniej nie znajdują potwierdzenia. To jest jakby jedna dosyć istotna myśl. I druga istotna myśl, która czasami utrudnia takie spojrzenie jakby na podstaw z tej perspektywy, jest taka, że w sumie te rozwiązania, które proponuje na sam koniec, tak, one są właśnie strukturalne. Tak? Bo od spodu, jak z naszej perspektywy niewiele da się zrobić, w zasadzie istniała potrzeba powiedzmy prowadzenia takiego rodzaju nacisku, że trzeba coś zmienić w systemie całego kraju, powiedzmy w budowie ustroju, czy też w pewnych sposobach planowania przestrzennego, przede wszystkim transportu, tak? Bo to było dosyć tam istotne. Ale jakby z perspektywy naszych doświadczeń wiemy, że to na niewiele się zwykle zdaje. W związku z tym jakby można powiedzieć, że to lektura nie jest dla nas optymistyczna. To jest jakby druga kwestia. Jakby wchodząc już w szczegóły, ja bym powiedział w ten sposób, że Płock pewnie na tle tej lektury jakby sytuuje się gdzieś w obszarze umiarkowanego optymizmu, przemieszanego z pewnym pesymizmem. Z pewnością nie jest tak, że wszystkie te negatywne rzeczy, o których była mowa, dotyczą Płocka z różnych względów. Znaczy, bez wątpienia jest tak, że kiedy mowa o pewnych historycznych uwarunkowaniach, to one bardzo ładnie się wpisują w rozwój Płocka. Tak? Więc kiedy jest mowa o tym, co w jakiś sposób, powiedzmy, nie wiem, polityka caratu wpływała na procesy osadnicze itd., no to jest właśnie Płock. Tak? Znaczy to, że to było miasto jakoś tam niedoinwestowane, o zmniejszającym się potencjale z każdą dekadą czy z każdym wiekiem. I to jest jakby prawda. Tak? Potem jest oczywiście prawdą to, że ta zwiększona industrializacja w naszym przypadku niezakończona do dzisiaj, bym powiedział, też miała swoje znaczenie, ponieważ jakby Płock urósł od miasta, które mówi, miało 20 tysięcy... 42. 42. Przed wojną, czy... Nie, tak powiedzmy, przed budową przemysłu. No to zwiększyło swoje posiadanie kilkukrotnie, w zależności od tego, którą tam liczbę przyjmiemy, ze wszystkimi swoimi konsekwencjami, tak? To znaczy, rozrosły z małej mieściny, jakbyśmy na to nie spojrzeli, która de facto miała trzy ulice na krzyżu. Na krzyżu. Moja matka miała takie wspomnienie, jak przyjechała do Płocka w latach 60. Mówiła właśnie o ulicy Tuńskiej, że to była taka ulica wybrukowana, po której jeździły konie i nie powiem co brzydkiego robiły, a ona przeniosła się z Poznania, kulturowy szok, że coś takiego w ogóle jest możliwe. Do miasta powiedzmy o pewnych ambicjach, o pewnym rozmiarze, o pewnym potencjale, tak?
I to jest jakby wszystko to, co znajdujemy w tych. Natomiast Płock bez wątpienia ma to szczęście, że nie mieliśmy tego problemu dezindustrializacji, przynajmniej do pewnego stopnia. Oczywiście były zakłady, które padały, kontekst czy problemy, nie wiem, fabryki maszyn żniwnych jakoś tam rozwiązane. Ale ten główny trzon przemysłowy pozostał. Więc spojrzmy się na przykład na statystyki związane z odsetkiem zatrudnienia w przemyśle, który są jakimś tam wskaźnikiem nierównomiernego rozwoju, tak pewnie bym powiedział. No to okaże się, że Płock jest jednym z tych miast w tej liczbie średniej, które mają stosunkowo duży odsetek ludzi pracujących w przemyśle. I to można traktować jako im plus, jako zaletę, ale też jako wadę. I plus dlatego, że ci ludzie mają pracę, nie ma tutaj wysokiego bezrobocia, nie ma tego problemu jakby szybkiego bardzo kurczenia się miasta, ale ma też swoje konsekwencje społeczne, związane z tym, że na przykład, no nie wiem, sektor usług jest tutaj słabo rozwinięty i nie ma na niego tak naprawdę zapotrzebowania. Przynajmniej na razie. I to już jest jako pewnego rodzaju wskaźnik, o którym zresztą Kieszyński stosunkowo niewiele. Niewiele mówi, ale to jakby wynika z jego też specjalizacji. Ja bym powiedział w ten sposób, że właśnie jakby na tym pewnie należałoby się skupić, że Płock jest takim przykładem miasta o spaczonym rozwoju. Tak? Znaczy on się nie trzyma się tych prostych tendencji, bo ma ten Orlen, który wiele pomaga, ale jednocześnie ma Orlen, który robi wiele złego. Tak? Nie mówię tutaj o tych kwestiach związanych ze środowiskiem, tylko raczej o tym właśnie, że ten rozwój jest nierównomierny, tak? że mamy właśnie przerost zatrudnienia w przemyśle, że mamy ukształtowanie miasta takie geograficzne, które jest dosyć takie dziwaczne, powiedziałbym. Które na przykład w większym jeszcze stopniu niż w innych miastach powoduje erozję tej takiej tradycyjnej tkanki miejskiej, ponieważ ona jest zupełnie na uboczu, bo nie jest centrum, tak? Tylko jest na uboczu wszystkiego, co w Płocku żyje. Tak, to jest problem starego miasta. I to jest właśnie problem starego miasta. I jednym z elementów jego przyczyn tego pewnie jest właśnie petrochemia i w jakiś sposób osadnictwo związane z pracownikami petrochemii się w Płocku jakoś tam na pewnym etapie rozwijało. Panie profesorze, może bym wspomniał jeszcze o swoich badaniach dotyczących Tumskiej ulicy. Nie mogę się napić, widzę. Nie. Ja powiem w ten sposób. Znaczy, rzeczywiście takie badania w tej chwili trwają. Ja robię badania, one są finansowane przez Urząd Miasta Płocka. Przez Urząd Miasta Płocka i dotyczą tego, jakie są społeczne funkcje, czy jakie są społeczne oczekiwania dotyczące ulicy Tumskiej. Tak? No bo jak dostrzegamy, że to jest pewnego rodzaju problem, który pewnie należałoby rozwinąć. O tym wszyscy mówią, ale nie do końca wiadomo, jak się za to zabrać. I pewnie chodzi o to, żeby przygotować pewnego rodzaju diagnozę tego, czym ta Tumska jako taka ulica, może nie wybierająca, ale no, tracąca swoją poprzednią funkcję, powinna czy mogłaby być. Będziemy mieli takie badania, które z jednej strony znaczy badamy 600 Płocczan, żeby znieść taki ogólny i ilościowy obraz tego, no plus badania jakościowe takie, które pozwolą nam trochę iść w głąb. No i będziemy obserwować to, jak się zachowują ludzie. To też jest istotne. Czekamy z niecierpliwości w takim razie. Jeszcze raz. Chciałem się teraz zwrócić do pani Iwony Wierzbickiej. Myśmy dzisiaj już rozmawiali przed południem o Płocku i bardzo mnie zaciekawiła opinia, którą pani wyraziła, dotycząca pomysłu Płocka na miasta na same siebie. Znaczy, dla kogo Płock powinien być i jaką funkcję pełnić. Więc chciałbym teraz oficjalnie zadać to pytanie. I poprosić, żeby Pani to powiedziała, jak według Pani powinien mieć Płock pomysł na siebie i na jakie problemy by musiał pokonać, żeby tę koncepcję, którą Pani
której pani jest orędowniczką, mógł pełnić. No właśnie, bo od lat spotykam się z takim myśleniem o Płocku w kategoriach poszczególnych przypadków, czyli chodnik, ulica, osiedle, jak ma wyglądać. Natomiast zawsze brakowało mi spojrzenia na miasto w sposób całościowy, strategiczny i takie próby określenia właśnie w jakim kierunku miasto w swoim rozwoju ma podążać, było zawsze trudne do przeprowadzenia. Analizując raport, o którym mówimy, znalazłam taką mapę, która pokazuje Płock jako, to jest mapa, która pokazuje zatrudnienie. Zatrudnienie, no to akurat ze stopniem doktorskim wyższym, ale w ogóle zatrudnienie. I jak się patrzy na tę mapę, to Warszawa jest takim ogromnym basenem zatrudnienia, a my jako Płock byliśmy taką maleńką kropeczką. I pomyślałam sobie, że tak naprawdę nie mamy szans na to, żebyśmy kiedykolwiek stali się jakimś prężnym ośrodkiem, gdzie zatrudnia się ludzi z wyższym wykształceniem, gdzie ten poziom życia mieszkańców jest zbliżony do poziomu życia w dużych ośrodkach. I tak sobie właśnie, jak z panem rozmawiałam, pomyślałam, że a może czas przyznać się do tego, że tak naprawdę nie powinniśmy myśleć o ciągłym rozwoju miasta, tylko o takim korzystnym, jak tu mój kolega powiedział, mądrym zwijaniu miasta. Czyli znalezieniu takiego poziomu, do którego prawdopodobnie w wyniku procesów, które tak naprawdę następują, no tak jak tutaj słyszymy w całej Polsce. I do końca też nie jesteśmy w stanie tego procesu zatrzymać sami. Więc powinniśmy się przygotować, jak pan wspomniał. I być może, że trzeba by uznać, że Płock będzie satelitą Warszawy czy Łodzi. Ja pamiętam takie czasy, kiedy w latach 70. mówiło się na przykład, generowało modę na mieszkanie w 7 miastach we Francji. Taki był czas, że Francuzi uznali, że życie w 7 miastach jest bardziej wygodne, te relacje międzyludzkie są inne i taką modę wygenerowano. No u nas to tak do końca w Polsce nie przyjęło, mieliśmy wtedy taki czas właśnie rozwoju, industrializacji kraju, w związku z tym to się zupełnie nie przekładało na nasze plany. Ja pamiętam też takie dane, które dotyczyły planu miasta, chyba też właśnie z okresu lat 70., kiedy Płock był przewidywany i miał mieć około 100 tysięcy mieszkańców i wtedy uważano, że to jest jak najbardziej realne i możliwe. Dopiero w latach 90. zaczęliśmy się trochę zastanawiać, że chyba te prognozy nie były prawidłowe. No i troszeczkę skromniej w ostatnich latach przewidywaliśmy rozwój miasta. Ale ja uważam, że jednak trzeba się przyznać do tego chyba, że to myślenie o Płocku jako prężnym ośrodku takim przemysłowym już chyba nie jest uzasadnione. I wydaje mi się, że powinniśmy pomyśleć o rozwoju sektora usług. To, o czym pan wspominał, mamy duży zakład, dużą ilość osób zatrudnionych w przemyśle, więc jeszcze może nie czujemy tej mijającej epoki przemysłowej i rozwoju przemysłu. To niestety się ten sektor pomniejsza. Płock jest właśnie takim trochę innym miejscem nietypowym. Natomiast przyszedł czas sektora usług i o tym powinniśmy pamiętać, a usługi z kolei w sposób chyba znakomity przełożyłyby się z czasem na jakość życia mieszkańców Płocka.
I ten atut takiego dobrego życia w Płocku na odpowiednim standardzie, no, mógłby spowodować to, że bylibyśmy taką no, wygodną, piękną sypialnią dla Warszawy, czy krótko mówiąc satelitą dużych ośrodków. Także, tak bym to widziała. Bo to też jest... Kontynuowałbym ten wątek, pytając Marcina Marca o taką perspektywę trochę aktywistyczną, bo byłeś związany z taką oddolną inicjatywą miejską. To co z perspektywy właśnie aktywisty czy mieszkańca Płocka, jakie problemy by trzeba było przezwyciężyć, żeby na przykład taką wizję atrakcyjną sypialni dla czy takiej satelity dużego miasta można było zrealizować, to żeby ludzie tutaj jednak chętniej zostawali w Płocku. Z takiej perspektywy twojej, z perspektywy aktywisty. Czy gdybym miał odpowiedzieć, to bym powiedział, że prawda. Po prostu musimy sobie spojrzeć w oczy i powiedzieć sobie prawdę, jakim jesteśmy miastem, jakimi jesteśmy mieszkańcami, co jest w zasięgu naszych możliwości i przede wszystkim postawić, później zdiagnozować i postawić cel. Ja ostatnio przyglądałem się stworzeniu strategii rozwoju miasta Płocka. Czy z tej strategii rozwoju miasta Płocka, ja trochę jestem związany z pisaniem profesjonalnych, bo jest to taki biznes plan. Tam są, powinny być wskaźniki, prawda? Ilościowe, jakościowe, jak będziemy je mierzyć, kiedy będziemy je mierzyć, jak będziemy do całości tej strategii w ogóle poszczególnie podchodzić. A tutaj właściwie to jest tak temat praca, to temat rzeka, praca, woda. Czyli nie wiadomo do czego dążymy, kim jesteśmy. Właściwie raczej pisze się o historii, a nie o przyszłości, a przyszłość jest mglista. I my 4 lata temu, znaczy zwracaliśmy na wiele rzeczy uwagę, ale też takie w sumie głównie punktowe. Mam takiego znajomego, nie będę miał zmieniać nazwiska, dlatego że no tak wiele osób do niego podchodzi dość z rezerwą, ale on ja zawsze też, powtarzał. Ja też. Tak, ale to mówi jedną rzecz, że musi mieć, trzeba mieć wizję, prawda? Czyli dokąd, gdzie dążymy. I być może dzięki takiej jakiejś celowi wizji będziemy mogli też inne osoby jakby wtłoczyć, prawda? I powiedzieć, słuchajcie, to jest nasz plan i wtedy w tym planie układamy sobie. Mam plan gospodarczy, plan społeczny, każdy poszczególny obszar. I myślę, że to jest ten kierunek. Tylko, że trzeba sobie najpierw wprost powiedzieć, znaczy prawdę powiedzieć, tak? Zdiagnozować, kim rzeczywiście jesteśmy, jakie mamy zalety, jakie mamy wady i z tego wyciągać wnioski. Znaczy nie budować, ja tutaj troszeczkę się śmieję, że budujemy drogi, ale nie ma dokąd pójść. To tak trochę to wygląda. Ja myślę, że... Naprawdę to jest pewnego rodzaju problem. Pani mówiła o tych ambicjach przerośnionych. Tak, one wynikają trochę z przeszłości, z tego snu o potędze, ale być może właśnie to jest taki moment, żeby powiedzieć sobie, że no okej, okay, to nasze średnie, teraz cele powinny być średnie. Tak? To nie mają być mega cele, to nie mają być wielka droga ku jasności, tylko ten cel ma być średni. Tym celem ma być przetrwanie tak naprawdę i osiągnięcie pewnego spokoju. Ja sobie myślę tak, że jakby się zdarzyło coś takiego, że pomimo założonych, miarkowanych celów, jednak zdarzyło się coś wyjątkowego, to bylibyśmy zadowoleni. I też o tym trzeba pamiętać, że może się zdarzyć jakaś taka sytuacja, nie wiem, gospodarcza czy jakaś społeczna, która popchnie miasto w jakimś ciekawym kierunku. Ale gdybyśmy przyjęli, że Płock właśnie ma być satelitą, to wtedy moglibyśmy postawić na rozwój sektora usług i wskazać, że usługi są tym elementem, który może spowodować, że w Płocku będzie się żyło na takim no, trochę wyższym poziomie, że to będzie wygodne miasto, że będzie można swobodnie tutaj korzystać z rekreacji. No, położenie Płocka jest wyjątkowe. Musielibyśmy spełnić jeszcze dwa warunki.
oprócz jednego pociągu do Kutna, który mamy, i połączenie z Warszawą. No właśnie chciałam powiedzieć, że to, o czym ja mówię, jest uwarunkowane sprawną komunikacją między Płockiem a Warszawą. No bo jeżeli nie będzie komunikacji, a od lat czujemy ten problem i od lat w Płocku mówi się o skomunikowaniu Płocka z Warszawą. Ktoś mi ostatnio zarzucił, że no tak, ale jak skomunikujemy Płock z Warszawą, to wszyscy stąd wyjadą szybciej. Ja mówię, ale bez komunikacji na poziomie i zapewnienia tej łatwości przemieszczania się pomiędzy Płockiem a Warszawą, no ten rozwój może nie nastąpić, ale rozwój nie w sensie powiększania, tylko w sensie jakości, nie? W Płocku i myślę, że tutaj z większości z Państwa brakuje trochę tej jakości, takiego standardu, takiego wyższego standardu życia. Właśnie które powinny... No tak się troszeczkę do tego jakby przyzwyczailiśmy, ale ta swoboda wymiany informacji poprzez internet, to, że możemy jeździć, że oglądamy, że tak powiem, świat, to też wpływa na nasze potrzeby i te potrzeby też no, powinny się przełożyć na nasze takie planowanie tej codzienności. Czyli myślę, że ciągle gdzieś tam mamy takie marzenie, żeby Płockie można się było pochwalić, żeby to było no, takie wszemi wobec powiedziane, że jestem z Płocka, a w Płocku to jest to i to. Ja na razie przekonuję swoich znajomych do Płocka, Muzeum Mazowieckim, mówię o secesji, o deko, że to są największe zbiory w Polsce i tak ostatnio miałam dużo różnych spotkań, muszę powiedzieć, że bardzo dużo osób zaraziłam takim pomysłem, że w Płocku powinniśmy promować poprzez sztukę, poprzez muzeum, które mamy. No i być może, że z tego coś wyniknie, że stworzymy dziś ośrodek takiej twórczości artystycznej, stylizowanej na Art Deco. To idzie taka moda teraz, że ten okres sztuki okresu międzywojennego jest na topie i myślę, że to jest też jeden ze sposobów przyciągania mieszkańców. To zanim oddam panu głos, to jeszcze chciałem zapytać jedną Benedyka o ten jeden wątek, który był bardzo interesujący w wypowiedziach państwa, którzy reprezentujecie tutaj lokalną społeczność, o tej skali, to znaczy dostosowaniu strategii też do możliwości i do wyzwań. I chciałem tylko Edwina zapytać o takie odniesienie ogólnopolskie, bo to wielokrotnie pisałeś też o miastach, które właśnie stawiały sobie właśnie poprzeczkę wysoko, często nierealnie, ale czy znasz takie przypadki, gdzie właśnie zrezygnowano z sukcesem z takiego myślenia mocarstwowego i dostosowano miasto, znaczy nie chciano być długim Londynem, tylko po prostu chciano tworzyć... Tak. Czy znasz takie historie udanych tego typu zmian strategii? To znaczy, bo to trudno mówić, jest tak wyrazić strategii, prawda? Bo politycznie zawsze będzie ciężko, bo jakby zmienić język na taki degresywny, prawda? Więc to trzeba jakby umiejętnie robić, to zależy od kontekstu. Tutaj pojawia się pewien taki płocki wzór, jaki w Bełchatowie też widzieliśmy. Znaczy, to jest to, że jest to właśnie dominujący zakład, który funkcjonuje przy transformacji i cały czas jest takim silnikiem, który powoduje, że materialnie miasto ma się nieźle, ale jednocześnie najciekawsze historie to są tych miast, które przeżyły właśnie taki kryzys. I ten kryzys uświadomił mi, że nie zależą właśnie od tej dojnej wielkiej krowy. Dla mnie takim przykładem jest Krosno. No, historycznie to pogląd mniejszy, bo Krosno jest ponad mniejsze miasto, ale też właśnie z historią tak, no, i bardzo ciekawe w tym sensie. No i długi czas był uzależniony od huty szkła, która wydawała się, że jest tym, bez czego miasto nie istnieje. Jak huta padła, nagle mnie przekonali się, że świetnie mogą sobie, że poradzą sobie bez niej, że mają na sobie przedsiębiorczości, że no właśnie, cały sektor
tego, co tutaj może za trudno jest w Płocku zrobić, bo nie ma takiego bodźca, prawda, tej bezpośredniej konieczności materialnej, żeby uruchamiać właśnie... I musimy się starać. Nie starać, nie, bo jest i to rzeczywiście oni wzięli premium z tego, że odkryli zasady, które mieli ich też historycznie. Karpacie, spółdzielczość, samoorganizacja, to wszystko, co było siłą jeszcze przed wojną chociażby, czy w Galicji. Ale to jest jeden przykład. Znalezienie takiego, odkrycie czegoś, o czym się zapomniało w trakcie właśnie dominacji tego modelu przemysłowego, który przecież nie tylko dawał zatrudnienie, ale organizował w życie. Prawda? Sport, kultura, wypoczynek, to wszystko wokół tego zakładu się odbywało. Nagle się okazuje, że możemy sami to wszystko zrobić i zrobić właśnie fajne miasto. Bo Krosno w polityce razem z Akademią Górniczą mieliśmy takich jakości życia. Nie? I właśnie Krosno okazuje się na 13 miejscu, także to jest z tych byłych miast wojewódzkich najwyżej właśnie stojące. Płock jest 23, też nie jest zresztą najgorzej. Ale to Krosno właśnie nas zdziwiło, że bo miasto poniżej 50 000. No i jednak znalazło model, mimo właśnie, że odpadły te wszystkie kryteria Szerszyńskiego, ale po prostu nie wierzą w to. Nie czytają, ale po prostu profesor wie swoje, my wiemy swoje. No i po prostu i dzięki temu rzeczywiście jakby no nie próbują tam zrobić nie wiadomo czego, tylko dostosowali, znaczy znaleźli taką opowieść o sobie, która powoduje, że to jest dobre miasto do życia, prawda? A premią jest to, że mają, no, też wrócił tam przemysł, no, razem z rozwojem Doliny Lotniczej, no, oni są satelitą Rzeszowa w tym momencie i dodatkowo mają też przemysł wysokich technologii związany z lotnictwem, co też się przekłada na dobre miejsca pracy, wysokopłatne i poza tym, co sami wygenerowali. To jest jakby jedna rzecz. Druga, dla mnie takim przykładem transformacji pozytywnej, pewnego niedostatku, no to jest jednak to, co się w Słupsku stało za prezydenta Roberta Biedronia, który umiejętnie potrafił jakby pozytywnie nazywać to, co jest źródłem często, znaczy tak, no miasto też w zasadzie właśnie były wojewódzkie w cieniu, że tak powiem, Trójmiasta, które... Znaczy w cieniu Łeby. To jest Płocka, bo większość osób, no tak, były zakłady Petrochemia miała przecież swoje zakłady, miała swoje ośrodki. No tak, prawie jak się jechało do Łeby, to się przejeżdżało przez jakiś Słupsk. Nie, no to jest symbol, mają Ustkę, prawda, która jest, też, nie, to się, bo to miasto, które nie jest nad morzem, prawda, ma różne deficyty, no i po prostu za Biedronia zaczęto te deficyty inaczej nazywać, tak? I modelując nowy program rozwoju. Czyli tak, no jeżeli jesteśmy biedni, to musimy oszczędzać. A ludzie mówią, że oszczędzać, no to źle brzmi, no bo podkreśla biedę, więc mówimy o zielonej modernizacji miasta, tak, prawda? I nagle mówimy ciągle językiem pozytywnym rozwoju, tylko ten język dostosowując dobrze zdefiniowanej sytuacji, prawda? I wtedy jak oszczędzanie, o którym opowiadamy w kategoriach właśnie zielonej transformacji, prawda, energooszczędności, skracania, no nie wiem, zaopatrzenia stołówek szkolnych w żywność lokalnych rolników, żeby skrócić, prawda, cykle, łańcuch, prawda, i tak dalej, a jednocześnie obniżyć koszty i podnieść jakość, to wszystko spowodowało, że dzisiaj Słup rzeczywiście jest bardzo dobrym miastem do życia, mimo że nie jest radykalnie bogatszy po 4 latach. Takiego cudu tam nie było. No ale tyle, ile jest tam świetnych na przykład restauracji, które prowadzone są przez ludzi z zagranicy, tak? No, włoska kuchnia, rewelacja, no to ludzie się tam dobrze żyje i oni sobie, że mogą robić, a te restauracje też są pełne, tak? Także coś takiego stało się, że po prostu przedefiniowano. Coś, co jeszcze 4 lata temu było takim praktycznie tym samym, prawda, nagle opowiedziane inaczej spowodowało właśnie, że się dobrze żyje. Ja wiem, że to trochę wyścig, bo to nie jest tak łatwo... Tak, no, ale tutaj dobrze pan powiedział, że to jest ta diagnoza, prawda, bo ona musi być ta diagnoza. Ale musi być diagnoza. Bez tego to możemy wybudować i 30 obwodnic, prawda, i nie wiem, 20 ulic tumskich, tak? Ale to... Tak, to właśnie, to jest, ja już kończąc, to natomiast jedno jest i to bym powiedział, jeżeli mówimy o tak, gdzie najlepiej się powiedzmy dzieje i oczywiście to jest jakiś tam model idealny, ale w Polsce też się to zdarza,
do kilku miast, no Sopot chociażby, to jest jeden przykład, bo zawsze będą mówić, że Sopot jest wyjątkowy, bo prawda, kurort między z dużymi przedmieściami na północy i prawda, południu, jak oni mówią, więc i tam połowa mieszkań to mają warszawiacy. Jeszcze ten, no ale Ełk, prawda, Ełk jest klas też no, bardzo na tej liście miast upadających w Stanach Szczecińskich, ale to jest miasto, które o 6 tysięcy zwiększyło liczbę mieszkańców w ciągu ostatniej dekady. No i jak się tam pojedzie, no, tam pewnie nie widać te żadnych znamion no, upadku, przeciwnie. Znaczy jest to miasto niezwykle intensywnie żyjące, bo też to akurat nie było w tych kategorii miast, które badaliśmy, więc nie wiem jak wyszło w badaniu jakości życia. Ale co decyduje, tak czy inaczej, co jest wspólne między Sopotem a Ełkiem, mimo że są bardzo od siebie pod względem chociażby właśnie struktury zamożności odległe. No to jest jednak zdolność budowania jakiegoś takiego lokalnego układu współpracy wszystkich najważniejszych aktorów w mieście, czyli sektora społecznego, władzy, też biznesu, prawda? Który zamiast, bo w Polsce w wielu miastach dominuje taka, to zresztą dobrze opisana przez socjologów, no, gra właśnie takiej samotnej gry w kręgle, gdzie nikomu nie ufa, na przykład organizacje społeczne jak są, no to walczą po prostu zawsze ograniczone zasoby, które dystrybuuje władza publiczna i władza publiczna widzi, jak ktoś walczy, no to jest idealny motyw do rozgrywania, tak? Jeden do drugi. Klientów się uruchamia, prawda, i generalnie sytuacja jest destrukcyjna, a nie kreatywna. W Sopocie czy w Ełku udało się inaczej, znaczy po prostu to trwało długo, oczywiście to się nie da szybko, ale zbudować jednak wzajemne zaufanie, które powoduje, że ludzie są gotowi do kooperacji, tak? Czyli rezygnacji na krótkoterminowy wypłat na rzecz, prawda, większej nagrody w przyszłości, no co powoduje, że rzeczywiście te miasta są jakby współtworzone przez interesariuszy, a nie tylko przez władzę, tak? która chce, to słucha mieszkańców, nie chce, to nie słucha. I znalezienie takiego modelu, czy jest rzeczywiście stawką dalszego rozwoju, niezależnie jakim modelu, bo po prostu to co my musimy zrobić wobec tych tendencji demograficznych, tak? No to po prostu nauczyć się włączać do puli rozwojowej wszystkich. Tak? Znaczy nas nie stać, już nie tylko ze względów moralnych, na przykład na wykluczenie ludzi z niepełnosprawnościami, tylko oni po prostu muszą być włączeni jako po prostu zasób rozwojowy, bo nie ma powodu, no, jak mówimy, usługi i odejście od przemysłu. No, przeciętnie 15% ludzi jest z niepełnosprawnościami. Czy Państwo widzicie ich na ulicy? No, generalnie nie widać, bo nie są w stanie wyjść, prawda? Są wycięci po prostu z normalnego biegu. O tyle zwiększyć pulę, prawda, ludzi współtworzących miasto swoim umysłem, większość z nich jest pełnosprawna, to oczywiście jest grupa z niepełnosprawnościami intelektualnymi, ale to jest minimum, tak? Większość są różnego typu ruchome i inne, które nie eliminują ludzi ze zdolności wytwarzania, myślenia, kreowania. Dlatego trzeba dać szansę, to musimy zrobić. Nie? W niektórych miastach już to się robi, ale też właśnie, nie wiem, to co tutaj na początku dyskusji, prawda, mówimy o sferach wykluczenia ze względów społecznych czy ekonomicznych, no to też na to trzeba znaleźć jakby patent, bo po prostu znaczy możemy przyjąć oczywiście, że docelowo nie to problem, trzeba tych ludzi będzie zgettoizować, prawda, i policyjnymi metodami gdzieś prawda. No ale rozsądniejsze byłoby i inne rozwiązanie. No i jedynym sposobem no to jest właśnie rozpoczęcie od budowania tych takich, znaczy przerwanie tego łańcucha nieufności, budowania struktur opartych na zaufaniu i współpracy. No i teraz nie ma jednego wzoru. To zupełnie inaczej wygląda w miastach na przykład na Podlasiu czy na Podkarpaciu, gdzie w długiej tradycji gdzie ludzie się znają i dosyć niechętnie wpuszczają przybyszów z zewnątrz, a co innego właśnie w takim Ełku, gdzie w zasadzie większość tych aktywnych ludzi z władzą lokalną, no to są imigranci, tak? Ludzie, którzy przybyli, znaczy nie urodzili się tam, tak? To jest miasto takie, można powiedzieć, na dzikim zachodzie, które cały czas żyje energią tych, którzy przyjeżdżają, tak? Z całej Polski, to ciągle tam jeszcze trwa. To bardzo proszę i zachęcam proszę Państwa do zadania. Ja może nie będę miał takiego całościowego, bo nie przygotowałem się na to, ale chciałbym zacząć od tego, zastanawiam się, znaczy inaczej. Zgodzę się z tymi głównymi wyróżnikami charakteryzującymi miasta podobne do Polska, które Pan w swoim zagajeniu wyróżnił. I ja powiem, że one wszystkie dotyczą Płocka. Przy czym
taką najbardziej charakterystyczną cechą to jest upadek wyrażający się, powiedzmy, tak najbardziej takie mierzalne to jest spadek liczby mieszkańców ze 32 bodajże nawet w szczytowym okresie do około 130 teraz. Tak, to jest, tak, to jest więcej, tak tutaj kolega tam będzie mnie korygował w sprawach statystyk. Druga sprawa to jest upadek przemysłu takiego, powiedzmy, rozumianego w czasach słusznie minionych, że to była duma, megalomania, na przykład Ursus, to jest jeden przykład, ale fabryka maszyn ziemnych w Płocku, to jest taki sam przykład megalomanii. Ursus miała cały świat, traktory, a fabryka maszyn ziemnych, kombajny łącznie z rynkiem amerykańskim, tak samo jak Polonezy miały też Amerykę zabudować. Megalomania, chory i tak dalej. Więc jak to się, jak to było i nie wróciło, to zabrakło diagnozy, albo bym jeszcze, to czy bardziej mówił, zabrakło ludzi światłych, których było stać na diagnozę i usłyszenie sobie, jak ten obrazek wygląda. Obrazek, po to używam słowa obrazek, żeby za chwilę mówić o puzelkach. U nas do tej pory się ogląda te puzelki, nigdy nie widząc obrazka. Więc to jest taka zabawa. No i powiedzmy, i to ten przykład już przysłowiowy i te słynne akwaparki. W Płocku to jest idea w ich dalszym ciągu. To jest przedmiot kampanii wyborczej. Mówiąc o tych barmonii. Poczekaj, no na tak chwilę. I o stadionie za 400 milionów. Nie, za chwilę, za chwilę. Więc ponieważ póki co to akwaparki są takim symbolem i megalomanii, i tęsknot, i pewien nieliczenia się z rzeczywistością, więc przedmiotem tej kampanii również jest akwapark. I jest w strategii miasta, w strategii. Kupa pobożnych mrzonek, znaczy pobożnych życzeń i mrzonek, po prostu uśmiech. Powiedzmy ta innowacyjna gospodarka i tak dalej, oparta na wodzie. Na ośrodku naukowym. I ja zacznę. Adrian, nie obraź się. Przewodzi temu Uniwersytet III wieku. Potem wyższe seminarium duchowne. I potem jest jeszcze, są ze dwie szkoły i jeszcze jedna politechnika. I to jest właśnie, ten ma być, powiedzmy, ta siła napędowa tej gospodarki innowacyjnej, postępu i tak dalej. Jest ten jeden wielki zakład, który robi wszystko, żeby nic innego się nie zdarzyło. Tak się składa tutaj na sali, pewnie byłoby komu opowiadać szczegóły. Rozwój przestrzenny, to i ona doskonale wiesz. Ja używam mocnych słów, więc ja powiem kupa idiotów. Nie, akurat poczekaj. No i będę się nie właściwie mówić. Nie, kupa idiotów po prostu chce budować arterie szerokie takie jak w Moskwie, te kalca i ringi, no to, ale też są i wzorce moskiewskie, takie tutaj też. Chcę uczynić Płock centrum wszystkich dróg europejskich, wszystkie wije mają się tutaj krzyżować i zakręcać wokół Polska na ringach, ma być parę mostów na Wiśle i tak dalej. Takie ludzie mają pomysły. Więc w pewnym momencie, gdy był bardzo ważny moment, myślę, że podobnie ważny jak teraz, kiedy pojawiły się w Polsce pieniądze i ludzie, kiedy dostali oferty, żeby te pieniądze użyć w mieście, poszli pod miasto, suburbanizacja. Tam pod tym lasem każdy chciał mieszkać, bo tu nie było propozycji. W związku z tym powstała ruina. Natomiast jak próbowano zatrzymać ten trend, to nagle był pomysł, zróbmy galerię, tak jest na świecie. I miasto do tego stopnia cwaniaczką z Lokajne dało za Afryko działkę za 60 milionów,
które oni potem jakby tylko dopełnili ten interes, sprzedaliby i te 60 milionów i to wszystko by wywieźli, a miasto miałoby nic, miałoby środki miasta galerii. Teraz tak nawiasem mówiąc, jeśli chodzi o gospodarkę przestrzenną, banda ciemniaków, bo ja tak nawiązuję do czasów Gomułkowskich, uparła się, że jeden z większych, właśnie takich historycznie wyznaczonych placów definiujących to miasto, ale jest tylko tak upadły, nagle zabudują wielką kubaturą, bo jakaś... Mówimy o Nowym Rynku. Tak, o Nowym Rynku. Ja nie użyję słowa, które powinienem użyć, to powiem Mojsiewna. Wymyśliła sobie, że, bo tam pada w głowie, że na głównej ulicy w mieście to co 300 metrów stoi wysoki budynek, akurat tutaj wypada, że taka wielka kubatura powinna stanąć w Filharmonia w miasteczku przemysłowym średniej wielkości, chylącym się ku upadku. Przez rewitalizację, bo jeszcze tego to pan dotknął. Ale orkiestra będzie grała. Właśnie. Przez rewitalizację tu się rozumie ficowanie fasad i remonty, natomiast nadal nie dociera to, co dotarło w rzeczonych w Starogolicach czy w Krośnie, że znaleźć warunki powstrzymujące upadek i stworzyć warunki do rozwoju. Więc mi się podoba, jedyny cel to jest stworzyć miasto o wielkości taka, jaka tu się uda uzyskać, zapewniającą dobrą jakość życia. A te badania, które pan profesor robi, próba zdefiniowania ulicy Tumskiej, nie wiem, czy pan wie, ale pan poszukuje ducha ulicy Tumskiej. Nie, właśnie nie. Ja się dokończę, wie pan. Ja jestem z tych czasów, kiedy ja pamiętam, wie pan, duchy tej Tumskiej. Nawet po nazwisku mógłbym wymienić kilka z nich. Niestety umarły duchy z przepicia. Zbierzemy kilka głosów. Jeśli ktoś z Państwa ma zgłoszenie, to jeżeli można. Ja postaram się krótko, ale mi to ciężko wychodzi, więc poproszę Państwa przede wszystkim o cierpliwość. Ale jak wczoraj na Politechnice Warszawskiej odbyło się takie krótkie spotkanie, to niezbyt krótkie, półtora godziny spotkanie na temat ewentualnych szans rozwojowych programu rozwoju Płocka oraz roli innowacyjności w tych programach. I o ile jeden z prelegentów pokazywał ciekawe zastosowania nowoczesnych technologii związanych z bazami geotechnicznymi i kumulacją różnego rodzaju danych w formie cyfrowej, co ma w założeniu pomagać zarządzanie miastem, to reszta wystąpień koncentrowała się raczej wokół na przykład omawiania skrótowego omawiania strategii miasta Płocka. I taką rzeczą symptomatyczną w naszym mieście jest to, że chcę powiedzieć precyzyjnie, niedostatek niezależnych ośrodków, niezależnych od urzędów, urzędników, osób fizycznych i prawnych zależnych od tych urzędów i od urzędników jest to, że mamy dosyć niskiej jakości dyskurs publiczny. Objawem tego jest na przykład częste i błędne używanie słów rozwój, czy tam ostatnio jest pomysł słowo rewitalizacja. Zakazane pracy do tego rozwoju. Nie trzeba było czytać Świerczyńskiego, aczkolwiek ja go dosyć dokładnie przestudiowałem, żeby zauważyć pewne trendy, które często wykorzystywane są w tej chwili do wzajemnych jakichś tam pretensji i rozgrywek, nawet politycznych, zwłaszcza przedwyborczych. Trend utraty mieszkańców Płocka to się zaczął gdzieś w połowie lat 90. Niestety dopiero dzisiaj, po latach, nie wiem, 15-20, jest zauważany przez środowiska odpowiedzialne za zarządzanie bezpośrednio miastem. A taki trend skłania właśnie do takiej refleksji, ja to nazywam przejściem od, precyzyjnie określić, od myślenia w stylu Napoleona do myślenia w stylu Einsteina. Einstein to jest
wysokiej klasy dowódca, niestety hitlerowski Niemiec, ale sławił się doskonałą obroną na południu Rosji, zadając bardzo ciężkie straty swoim przeciwnikom, czyli pod Kurskiej Wojnie. No, między innymi, ale do czego zmierzam. Ja kiedyś próbowałem używać w dyskusjach publicznych sformułowania strategia aktywnej obrony. Myślę, że to jest coś, co warto byłoby upowszechniać takie sformułowanie, a to się nie przebija do świadomości osób, które tak naprawdę mają w ręku narzędzia i są decyzyjne co do tych spraw związanych z naszym miastem. Coś takiego jak taka aktywna obrona, czyli wyobrażenie sobie przyszłości trochę inaczej, tak jak tutaj już było wspominane, trochę inaczej niż kiedyś tam pokolenie do tyłu wyobrażało sobie Płock. Wydaje się, że byłoby bardzo wskazane i mogłoby być dosyć efektywne z różnych względów. Państwo zauważyli w wcześniejszych swoich wypowiedziach, że Płock, jak już wracamy do Świerczyńskiego, nie znajduje się na tej liście miast, które są najbardziej dotknięte erozją funkcji społecznych i gospodarczych. Siłą rzeczy nie znajduje się również na liście przeznaczonych miast do najsilniejszej interwencji państwowej. A to oznacza, że Płock ma pewne własne zasoby nadal, w tym zasoby finansowe, bo na przykład samo istnienie takiej firmy jak Enormen to zmienia pozycję Płocka w stosunku do każdego innego miasta 100-tysięcznego mniej więcej o 150 milionów różnicy dochodów podatkowych rocznie. I gdyby wypracować na bazie jeszcze istniejących zasobów i możliwości finansowej mądry program dla miasta, być może, gdyby zdarzył się cud i zdarzyła się jakaś reforma samorządowa, która by na przykład zmniejszyła liczbę powiatów 3-4-krotnie, bo wiele osób to wprost sugeruje. A w okolicach Płocka jest bardzo jasna i prosta sytuacja, akurat powiat płocki, powiat sierpecki, powiat gostyniński, to jest duża część byłego województwa płockiego, to by odbudowało pewne naturalne struktury przestrzenne i przede wszystkim struktury zarządcze. I gdyby zatem na przykład jeszcze zdarzył się cud następny, gdyby za tą ustawą metropolitalną, która jest jako jedyna w tej chwili przyjęta chyba tylko dla Śląska, prawda, zdarzyło się jakieś rozwiązanie prawne w uproszczeniu, można by je nazwać ustawą aglomeracyjną dla takich ośrodków, powiedzmy, które są miastami regionalnymi i mają już wypracowane pewne jakby zaplecze. Te zaplecze w postaci najbliższego sąsiedztwa bardzo często negatywnie oddziaływuje na samo miasto, wysysając najbardziej zasobnych mieszkańców. Gdyby wprowadzić jakąś wspólną politykę przestrzenną na tym obszarze, nie mówię, że związać administracyjnie bezpośrednio te obszary, ale coś a la, powiedzmy, dobrowolnych, a jak się nie da, to przymusowych zrzeszeń takich właśnie jednostek bliskich, prawdopodobnie wielu miastom stworzyło to pewną perspektywę czegoś takiego, że wszystkie takie lokalne zjawiska demograficzne typu wyprowadzanie się dużej ilości osób, co ciekawe, najczęściej o najwyższych dochodach, czyli utrata bazy podatkowej, to mogłoby być trochę powstrzymane albo mógłby być wypracowany w takich ośrodkach jakiś model współdziałania między na przykład Płockiem a najbliższymi gminami. Natomiast w prywatnie żyjemy w takim kraju, gdzie widoczne jest bardzo mocno rozbicie dzielnicowe. Czyli granice między jednostkami samorządowymi są tak silne, że jakby nie przepływa tutaj między nimi współpracy. Jedni żyją na potrzebach drugich. I na przykład, jeżeli byśmy mówili w skali Polski o zjawisku takim jak generacja i oferowanie usług publicznych przez miasta, to łatwo zauważyć, że każde duże miasto i średnie miasto generuje i oferuje, i druga strona konsumuje bardzo często za darmo, albo za pół ceny, albo za 1/4 ceny dużą część usług publicznych, obciążając budżety tego miasta. Czyli miasto traci swoich mieszkańców, przez nieodpowiednią politykę traci
traci swoje szanse i traci też w pewnej perspektywie pieniądze, bo baza podatkowa się obniża, a uważam, że w przypadku części miast takich jak Płock nadal są pewne podstawy, przynajmniej finansowe, do tego, żeby te procesy jednak próbować powstrzymywać. Gdyby za tym jeszcze, za tymi możliwościami czysto finansowymi, były możliwości organizacyjne w postaci innej organizacji samorządów i jeszcze, jak to powiedzieć, żeby się nie rozniosło za bardzo, jeszcze gdybyśmy mieli pewne zasoby intelektualne, tak, powiem najłagodniej jak potrafię. To jednak pewne szanse są Nieobecność tych, których nie ma w Płocku, tych zasobów. I niekoniecznie musielibyśmy rozważać Płock jako miasto satelitarne. Okay. Ja mówię o zasobach intelektualnych wśród osób, powiedzmy, decyzyjnych. Dziękuję bardzo. Żeby narysować obrazek przedstawiający Płock w roku 2000, nie w 2020, bo to była już strasznie odległa perspektywa, ale w 2000 było to strasznie odległa. I wszystkie dzieci narysowały takie obrazki, na których były takie estakady, tam noszące się jakieś pociągi, latające talerze, tego typu wizje, to no, wieżowce oczywiście, takie wieże do nieba, a jedno dziecko narysowało taki domek, drzewo jakiegoś pana z pieskiem, który tam stoi. No i to było jedyne dziecko, które dostało wodę. Musimy teraz poszukać to dziecko. Ja chciałbym powiedzieć, że wszelkie wizje, plany, zarządzanie i tak dalej, to ono było zawsze robione przez te dzieci, które zostały piątkę. I dlatego to tak wygląda, jak wygląda. To jeszcze do wypowiedzi Państwa, to co Pan redaktor Wendy powiedział o tym zmianie środków trenda, jak i opracowaniu profesora Krzyżyńskiego. Są pewne doświadczenia w kontrolowanym zmianie się. To są doświadczenia w WNRD. Oni zostali zaskoczeni przez pewne zjawiska, dość sprawnie sobie z nimi poradzili. Jest taki przykład miasta bardzo podobnego do Płocka w dawnym radnej niemieckiej funkcji do Szwed, też miasto oparte na jednej nodze gospodarczej, na rafinerii. A ono w jakiś sposób przetrwało. Niemniej jednak działania, które musiały podjąć władze, były brutalne. Jeszcze krótko do tego, co Grzegorz Gajmona mówiła. Kontrolowane zwijanie się nie musi być tożsame z powstaniem funkcji satelitarnej. Mówiąc o kontrolowanym zmianie się, mają raczej na myśli przygotowanie się do sytuacji, do jakiegoś tąpnięcia poważnego, które może nastąpić w ten sposób, żeby rzeczywistość nas nie zaskoczyła, żebyśmy wiedzieli, co mamy robić w takiej sytuacji. Tyle. A funkcja satelitarna to jest funkcja dewiorująca, dlatego że miasto może zachować dla pozostałej ludności dobrą jakąś rzecz, a nie pełniąc tej funkcji, zachowując swoją jakąś tam własną autonomię. To byłoby najważniejsze. Tutaj, co Pan Marzec mówił o strategii miasta Płocka, to jest na tej sali klausów, które podobnie jak Pan zadały sobie trud i przeszły przez te przykrą odbórę, a nawet dokonały analizy zawartości merytorycznej tej strategii. Myślę, że się chętnie z Państwem tym podzielą w czasie późniejszym. Natomiast jeśli chodzi o te wszystkie fajerwerki, które w kontekście walki politycznej i tak dalej wyskakują, no to w dalszym ciągu jest życie tym mitem nieustającego rozwoju, postępu... Dalszego dynamicznego rozwoju. Dalszego dynamicznego rozwoju, który musi nastąpić, a tu cokolwiek Rolnik mówił, ma 150 milionów zadań. Nie, to nie jest 150 milionów zadań. To jest bezpośredni wpływ z podatków CIT, firmy,
ale do tego są jeszcze firmy kooperujące, do tego są działy w PIT-cie pracowników i pracowników firm kooperujących. I jeżeli dzisiaj budżet miasta Płocka wynosi około 1 mld zł, to ubycie Orlenu z miasta nie oznacza, że będzie on wynosił 850. Oznacza koniec miasta jako znamy. Czy bo to miasto wisi na Orlenie? No tak. Drugiej nogi gospodarczej nie udało się zbudować po okresie transformacji w żaden sposób. I to przez Orlen. Niekoniecznie, natomiast paradoksalnie gospodarka miasta Płocka była bardziej zdywersyfikowana ponieważ funkcjonowały zakłady niepowiązane zupełnie z Petrochemią. To też zatrudniały ludzi. To tak funkcjonowało, natomiast ta grupa gospodarcza nigdy nie powstała z bardzo różnych względów, nie z powodu. I tutaj ostatnio jest taki też moment, już krótko kończę też narzekanie, bo Państwo też wspominali się o negatywnych, tak powiem, pewnych rzeczach powiązanych z tym, że stoimy na jednej nodze gospodarczej zagrożenia, mądrych krytykować. Pamiętajmy, że póki co drugiej nogi po prostu nie mamy. I wszystko wisi na tym jednym. A kiedyś ktoś może podjąć taką decyzję, żeby siedzibę wyprowadzić z sobą. Prawda? I nikt przez cały okres czasu nie zadał sobie pytania, i co wtedy, i co my zrobimy. Może powinniśmy dzisiaj się na to tam przygotować w jakiś sposób, rozważyć taki scenariusz, no i mieć plan B. Zawsze w każdym życiu też to powinien mieć. To strategii nie ma. Znaczy jest, ale nie ma. Dobrze, tam mamy jeszcze zgłoszenie. I czy ktoś jeszcze z Państwa, z Pań, Panów, to jeśli nie, to będzie w takim... Ja od 10 lat staram się brać udział we wszystkich konsultacjach społecznych miasta Płocka odnośnie strategii. Czyli 3 kadencje wstecz. Mieliśmy 2 kadencje Platformy, wcześniej było rządy PiS-u. Mam wrażenie, że przez te 10 lat pierwszy raz biorę udział w takiej rozmowie, w takim myśleniu o mieście, które jest poparte jakąś wnikliwą, głęboką i przemyślaną analizą, bo tam te wszystkie spotkania napawały mnie nie tylko złymi emocjami, bo były festiwalem jakimiś magazynami. Jeżeli jakaś inna młoda osoba, tak jak ja, brała w tym udział, to wcale się nie dziwię, że mogła być zniechęcona do wartości demokratycznych w Płocku, bo nic za tymi konsultacjami nie szło. Nigdy. Ja zawsze byłem ciekaw nie tylko tego, co my tam ustalimy, tylko cierpliwie czekałem, kiedy zobaczę cokolwiek w przestrzeni miasta, o czym tam usłyszałem. Nigdy nic takiego się nie zdarzyło, bez względu jaka to była kadencja. Pierwszy dzisiaj raz biorę udział, mimo że jest nas tak mało i minęło dopiero godzina 18 minut z tego naszego spotkania, to jest to bardziej wartościowe niż te wszystkie pozostałe kadencje. Podoba mi się to, co Pani Iwona wspomniała o tym mądrym rozwijaniu się Płocka. Nie zwijaniu się, w sensie, że będziemy zwijać nasze nowe obwodnice, tylko o takim myśleniu wewnętrznym, jakbyśmy przeszli do projektowania wnętrz tutaj w Płocku. Czyli zaczęli projektować naszą jakość życia tutaj i zapomnieli o właśnie tym marzeniu, że będziemy tylko Warszawą, a kolejną popniemy, bo nie będziemy. Może taki dzisiaj powinniśmy wniosek sobie z tego naszego spotkania jeszcze raz przyjąć, że faktycznie może rozwijmy to, idźmy za ciosem i myślmy w ten sposób, robimy spotkania, ja nie wiem jeszcze w jakim gronie i w jaki sposób, ale podtrzymujmy tę myśl i idźmy dalej. Jedno zdanie. Mówimy o pewnej książce profesora Śmieszyńskiego. Natomiast jest taka książka Filipa Zingera, Archipelag miasta. Płock, tam jest, zajmuje się byłymi miastami wojewódzkimi i tam jest Płock scharakteryzowany. I tam jest rodzaj diagnozy, ale też i powiedzmy jakby wskazówka. To określił jednym takim zdaniem, jednym właściwie określeniem, które w Płocku bardzo źle zostało przyjęte, przynajmniej w środowiskach opinii otwórczych. Mianowicie, Płock to jest dobre miejsce na przyjazd z kochanką na weekend. I jakby tak było, co by to komu przeszkadzało? Czy tak miesza się jeździ? Las Vegas podoba się. Bo to jest
pewna perspektywa. Takie Maja. Florida. Mamy jedno konkretne pytanie. Pojawiło się kilka wątków opinii, także chciałem teraz Państwu dać szansę podsumowania, żeby kolejne odniesienie się do tych pytań, które bym proponował, bo to spoczniemy od pana profesora, potem pani jego na pana Cieka. Może nie panie jedno. To pytanie. Pytanie. No, mnie uderzyło to, co pan powiedział o Ełku i Sulskim. Czy pan zaobserwował jakby mechanizmy powstawania więzi społecznych i powiedzmy tego wzajemnego zaufania, bo no nie ma co ukrywać, to jest coś, co kapitał społeczny jest mało obecne, jeżeli nie obecne w naszym mieście. Bardzo nam to utrudnia wzajemne oddziaływanie na siebie. To wydaje mi się, że to może być bardzo... Żadnych pierwszych trzeba podobnie się badał Suwałki. Okej. Okay. Myślę, że też każdy z Państwa miał coś na ten temat. Proszę. Dobra. Okej. Okay. To ja może zacznę od tej ostatniej kwestii, bo ona dla mnie tak naprawdę jest najbardziej interesująca, bo ja jestem socjologiem i zajmowałem się w swoim czasie też i socjologią miasta, socjologią aktywności społecznej. Jedną z takich rzeczy, na przykład, które bardzo mnie dziwiły, jak wróciłem do Płocka tam po 20 latach mojej nieobecności tutaj, to było właśnie to, że społeczeństwa obywatelskiego tutaj nie ma. Znaczy, jak są pewne organizacje, wiadomo, i tak dalej. Natomiast ja jakby tego, czego mi najbardziej brakuje, to takiego społecznego życia. Jakiegoś takiego fermentu, tak? Dyskusji. Przepraszam, protestuję. Nie tego na strzeżku. Nie tego na zawczeniu, a to nie jest jeszcze ferment. I dla mnie na przykład to było... Ostatni opozycjonista. Były te dyskusje też dotyczące, dlaczego właśnie od tego też zaczęło się, dlaczego nie ma ruchu opozycyjnych w Płocku itd. Ja zapiszę, może jest tak, że nie ma potrzeby, tak? Znaczy ludzie nie mają ochoty. Znaczy jest ich dobrze. Jest ich dobrze, są zadowoleni z tego, co mają. Druga była jeszcze taka teza związana, ona tu trochę padła, tak? Że to dotyczące klientelizmu. Ja mówię, że tak naprawdę w niektórych sytuacjach to są stosunki feudalne. To znaczy nie występuje się przeciwko panu. W zależności od tego, jak definiujemy, czy on jest w urzędzie miasta, czy on jest w petrochemii, czy gdziekolwiek indziej. Tak? No nie, tak. Być może ludzie tutaj czasami myślą, tak zostało to ich w ten sposób myślenia ukształtowane. I oczywiście pojawia się problem, znaczy w jaki sposób należałoby to zmienić, skoro ludzie tego nie chcą być może zmieniać. Tak? Nam się to nie podoba, bo mamy inny sposób myślenia, ale mu się może podoba i co wtedy? Co im zrobimy? Możemy oczywiście próbować w jakiś sposób, nie wiem, mobilizować i tak dalej, wciągać ludzi w dyskusji, ale nigdy nie jest powiedziane, że zawsze to się musi udać. Nie? Są takie miasta, które koniecznie muszą żyć społecznie. Tak może też być. Chciałem powiedzieć jeszcze dwa czy trzy słowa dotyczące tej kwestii innowacyjności. Innowacyjność to jest takie fajne słowo wytrychowate. Kiedy z kolegami zajmowałem się innym wytrychowatym sformułowaniem, to znaczy społeczeństwa informacyjnego, napisaliśmy nawet taki tekst dotyczący utopii społeczeństwa informacyjnego. Bo było w latach 2000 takie przekonanie, że jak się w Polsce położy światłowody, to nagle okaże się, że Polska zacznie bardzo dobrze funkcjonować. W tej chwili chyba już nawet nie używa tego sformułowania, albo prawie społeczeństwo informacyjne, jakby przestało być modne. Ale mamy inne modne sformułowania, tak? Innowacyjność, rozwój i tak dalej, i tak dalej. Dalej to są słowa, które nic nie znaczą. Państwo zastanawiacie się, czy w Płocku jest potencjał do tego, żeby innowacyjność była. No jest, co oczywiście, innowacyjność zazwyczaj jest kojarzona oczywiście z technologią. My to mamy jedno miejsce, w którym może to się odbywać, czyli Politechnikę w zasadzie. Dodatkowe te szkoły, również ta, w której ja pracuję, zajmują się trochę innymi rzeczami, więc ciężko jest tam produkować technologię. Ale można myśleć o innowacjach społecznych. Tak? Moja szkoła kształci nauczycieli na przykład. Tak? Moja szkoła kształci pracowników socjalnych i tak dalej, i tak dalej. To jest miejsce, gdzie tych ludzi można do tego wychować, ale tu pojawia się znowu problem. To jest problem wizerunkowo-kadrowy. Tak? Ten wykres tutaj oczywiście pokazuje zatrudnienie. Tak. Mapa intelektualna Polski. Należy się cieszyć, że w ogóle Płock się na niej pojawił. To już jest pierwszy. To jest pod względem rozwoju edukacji.
bardzo źle położone, bo ma Toruń, ma Łódź, ma Warszawę w odległości 100 km. I w zasadzie niektórzy twierdzą, że nie ma potrzeby, żeby było cokolwiek związanego z uczelniami wyższymi. Mamy Politechnikę Warszawską, mamy PWSZ, mamy Szkołę Włodkowica. Ja tu przyjechałem, to byłem trochę zdziwiony tym, że na przykład moja szkoła w małym stopniu uczestniczy w życiu miasta, bo jestem przyzwyczajony jakby do innego sposobu funkcjonowania, ale widzę też, że to się zmienia, tak? Widzę też, że jest zainteresowanie ze strony władz uczelni, czy nawet ludzi, którzy u mnie pracują, żeby się angażować, żeby być wykorzystany. Mamy jakby poszerzający się potencjał, bo mamy coraz więcej pracowników i ten wykres już w tym roku nawet wygląda więcej, bo sam na wydziale zatrudniłem kilka osób, które już podnoszą jakby ten potencjał intelektualny i być może ci ludzie zaczną uczestniczyć w tym za jakiś czas. Dobrze, i kwestia Tumskiej i strachów. To jest bardzo ciekawa kwestia, bo właśnie bardzo często, kiedy o tym mówię, to ludzie mówią o tym właśnie, żeby wróciła dawna Tumska. To nigdy nie nastąpi i ja tego w ogóle nie badam i się tym nie zajmuję, bo po co badać duchy socjologowie się tym nie zajmują. Ja raczej myślę o tym, co może się zmienić, co powinno to być, tak? Żeby nie było kompletnej pustyni. Bardzo dziękuję. To ja też w dwóch kwestiach. Pierwsza to, o czym Pan mówił, czy Płock jest takim miastem, które nie musi być obywatelskie. To ja na ten temat powiem tak. W 2006 roku realizowaliśmy projekt unijny i zgłosiliśmy się jako lider. No to było dawno, to pewnie Pan tego nie pamięta. Ale wtedy w towarzystwie 7 miast zrealizowaliśmy projekt, który nazwaliśmy system zarządzania, no żeby nie drażnić i nie nazywać to systemem zarządzania miasta, nazwaliśmy to systemem zarządzania przestrzenią. A tak naprawdę chodziło o to, że ja wiele lat pracując w urzędzie, często spotykałam się z takim problemem, że między dokumentami o charakterze strategicznym, czyli studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, strategia czy wieloletni plan inwestycyjny itd., itd., były niespójności. I były takie momenty, kiedy planowano coś w budżecie i wszyscy byli zachwyceni i miała być realizacja jakiejś inwestycji. Okazało się, że na przykład w planie zagospodarowania przestrzennego w tym miejscu przewidziana jest inna funkcja. Więc doszłam do wniosku po wielu latach, że należy jakby wymyśleć taką metodę łączenia tych zapisów i tych dokumentów i tworzenia ich w taki sposób, żeby one były ukierunkowane na cele strategiczne, bo uznałam, że strategia jest najbardziej uspołecznionym dokumentem i tu tworząc i aktualizując strategię możemy się wszyscy jakby spotkać, czyli spotkać się w jednym miejscu. Mówię tutaj o społeczeństwie, o biznesie lokalnym i o władzach. I taki projekt opracowaliśmy, korzystając trochę z prywatnych kontaktów, mieliśmy jako miasto partnerskie, może wszystkich nie pamiętam, ale na pewno był Słupsk, był Białystok, była Bydgoszcz, Tczew i z tych miast wydelegowano wówczas osoby, które zajmowały się strategią, zajmowały się w tych miastach planowaniem przestrzennym. Usiedliśmy wszyscy przy jednym stole i okazało się, że mamy takie same problemy. I stąd ten projekt, który zaowocował nam podręcznikiem itd., itd. No i teraz co się stało? No w pewnym momencie ktoś już, no, mój szef obudził się, że powiem wprost, i powiedział, no jak to? No jak to? Ktoś, społeczeństwo lokalne ma wpływać na to, co ma się w mieście zadziać, to troszeczkę jest niebezpieczne, bo jak przyjdzie inwestor, a w planie miejscowym będzie inne przeznaczenie terenu, to co ja wtedy zrobię? Więc dlaczego robić plany? Dlaczego no, zajmować się strategią? No, to trochę stało się niebezpieczne. No i tak naprawdę ten podręcznik, cała ta nasza praca kilkuletnia zostały uznane
za najgorszy projekt w urzędzie i schowany do szuflady. Dzisiaj ja mam jakieś tam notatki i pozostałe rzeczy w głowie. Natomiast uważam, że gdybyśmy wtedy, w 2006 roku, mając małe doświadczenie, ale mając pomysł, poszli tą drogą i udoskonalili system zarządzania miastem w oparciu o strategię, w oparciu o uporządkowane dokumenty o charakterze strategicznym, to dzisiaj prawdopodobnie Płock byłby jednym z niewielu przykładów dobrego, sensownego zarządzania miastem i takiego sensownego włączania społeczności lokalnej w zarządzanie miastem, bo to, że czy władze chcą, czy może nie chcą, w zależności od kadencji, kontaktować się ze społecznością lokalną, to jest sprawa jakby zmienna. Natomiast taki wdrożony system zarządzania miastem w oparciu o strategię, którą co roku, a już na pewno co 4 lata należałoby aktualizować wspólnie właśnie ze społecznością lokalną, dawałoby tej społeczności lokalnej też pewną wiedzę na temat miasta. Bo żeby prowadzić dialog władz ze społecznością lokalną, to dobrze jest, jeżeli te środowiska dysponują podobną wiedzą. A zazwyczaj jest tak, że władza wie no, lepiej, bo na co dzień zajmuje się problematyką miejską. Ja wiem, ale... tak, a jakby społeczność lokalna nie do końca wie, o czym ta władza mówi. Więc uznałam, że gdyby można było wypracować taki system i uznać jako narzędzie zarządzania miastem, to mogłoby być ciekawym eksperymentem. Więc tutaj nie do końca jest tak, że w Płocku no, nie mamy potrzeby życia społeczeństwem obywatelskim. Te inicjatywy są trochę uśpione i ukryte, chociażby z tego powodu, że tutaj pamiętamy taki przypadek, który no, dla nas, dla części tutaj osób jest uznany jako bardzo przykry przypadek. No, mieliśmy w 2009 roku przepiękną inicjatywę Jarmarku Tumskiego. Ja byłam przy tym momencie tworzenia się tego jarmarku. To była rzeczywiście autentycznie oddolna inicjatywa. To się pięknie rozwijało przez 3 lata. Ten jarmark był rzeczywiście... ale te 3 pierwsze lata to były takie lata autentycznie no, takie realizacji tego jarmarku siłami społeczności lokalnej. No i później się okazało, że jak dajemy pieniądze, to przecież jarmark musi być nasz, a nie jakiegoś pana tam i jakiejś tam... Zajumano w związku z tym no, doświadczyliśmy takiego zdarzenia, że inicjatywa obywatelska no, jest przejmowana. I nie do końca to później nastroiło nas na dalsze tego typu działania, a tych inicjatyw przy Jarmarku Tumskim było jeszcze wiele. Były no, na przykład stowarzyszenie takie kobiece, które już tam właśnie wchodziło w to Muzeum Mazowieckie, w tą stylistykę i tak dalej. I my w pewnym momencie uznaliśmy, że jak to? Jeżeli tak, to usiądźmy. To usiądźmy i popatrzmy, co będzie dalej. No i to już nie jest dobrą sytuacją. I to jest to, o czym pan wspominał, że no, ja też to zauważyłam, że miasta jakby mniej zasobne i mają taką społeczność, która się wokół pewnych problemów koncentruje i próbuje je rozwiązać. A w Płocku mamy takie troszeczkę taką sytuację, o której z kolei też pan wspominał, że ten rozwój jest taki trochę inny w Płocku niż w innych miastach. No my mamy taką sytuację, że no, w miarę jesteśmy zasobni. I teraz tak naprawdę jesteśmy trochę nastawieni na to, jakie pieniądze można wyciągnąć z Urzędu Miasta, z innych instytucji, a niekoniecznie koncentrujemy się na takiej współpracy, żeby coś ciekawego zrealizować za jakieś pieniądze, ale przede wszystkim coś, co da jakby korzyść tej społeczności lokalnej. Raczej jesteśmy nastawieni na trochę
wyciąganie pieniędzy, które gdzieś przepływają. Ja bym jeszcze dodał, że funkcję społeczeństwa obywatelskiego przejął Urząd Miasta, bo jeżeli w tej wiadzie prezes Agencji Rewitalizacji Starówki mówi, no jeżeli społeczeństwo ma, ktoś ma lepszy, dobry pomysł, to może przyjść do niej, to do mnie, to my zrobimy to taniej i lepiej. No, niż organizacja pozarządowa. No, jest też druga kwestia, budżet obywatelski. Jeżeli budżet obywatelski został od początku jakby skonsumowany przez Urząd Miasta, jeżeli do budżetu obywatelskiego składają szkoła, instytucje podległe Urzędowi Miasta, to zabijamy budżet obywatelski. Znaczy, ja ostrzegam, kiedyś rozmawiałem z prezydentem i powiedziałem, że no, w końcu zabijecie budżet obywatelski i to się dokonało, powiem Państwu, kiedy mieliśmy wyniki 2 dni temu, 3, jeżeli do budżetu obywatelskiego przed wyborami złożyła partia polityczna. No to już jest po prostu zabijanie, to jest po prostu agonia budżetu obywatelskiego. Marcin, to się skończyło w pierwszej edycji, jak ten dmuchany stadion dla zawodowej grupy piłki nożnej powstał. A miało być dla dzieci. Znaczy ja bym, jeżeli miałbym jakby posłuchać to społeczeństwo obywatelskie, to ja uważam, że powinno stać na dwóch filarach. To są silne uczelnie i niezależne organizacje pozarządowe, inicjatywy. No nazwijmy to organizacje pozarządowe, czy też no, generalnie organizacje pozarządowe. Odnośnie Orlenu, to żałuję, że Orlen nie stał się ambasadorem gospodarczym Polska. Że wokół niego nie skupiło się ileś firm, które mogą wyjść na zewnątrz i powiedzieć tak, przyjdźcie do mnie. Tak? Ja wam dam wam przestrzeń, dam wam możliwości i pracujmy wspólnie. I tego to się nie wydarzyło w Polsce. I tutaj, gdyby tak byśmy to postawili i żeby ta, powiedzmy, żeby zaczęła rosnąć ta druga noga, niezwiązana z tym przemysłem petrochemicznym, moglibyśmy, myślę, że zupełnie też troszeczkę w innym kierunku pójść. Ale tutaj wiadomo, że tu są kwestie polityczne, no bo wiemy, jak to wygląda. Przyjeżdża ktoś spoza, jest chwilę, zarobi, wyjeżdża, przyjeżdża następny, tak? I właściwie nie ma ciągłości w myśleniu strategicznym. Sztafeta. Tak. Miasto, znaczy Orlen idzie tak, Płock idzie tak. Tak, to nie w dwóch różnych kierunkach. Oczywiście ja nie mówię o tych rzeczach takich jak tam sponsoring, dodatkowe rzeczy, no bo to są takie rzucanie, że tak się, no tak brzydko może powiem, to tak troszeczkę chłopów, tak, bo macie na ten sponsoring, bo gdybyśmy mieli inne przedsiębiorstwa, nie potrzebowalibyśmy od Orlenu pieniędzy. Taka jest moja diagnoza. Ja już króciutko, bo tutaj znaczy, jedna rzecz jest chyba ważna i to myślę, że akurat tutaj pokazał to, że Państwo właśnie bardzo dobrze się poruszacie w takim myśleniu. To jest właśnie, no my jesteśmy przyzwyczajeni do presji takiej teraźniejszości, ale też do pewnych zjawisk, które formowały nasze przez długi czas myślenie i są jakimiś kliszami. To w Polsce, jak wiem, że po miastach, to widać, że ciągle jeszcze jesteśmy w takim etapie myślenia o tym, że najważniejszym problemem w Polsce to jest praca, prawda, zatrudnienie. I to jeszcze 4 lata tak było. Rzeczywiście nawet w dużych miastach jak Bydgoszcz czy Szczecin było dwucyfrowe bezrobocie, no i to które trwało przez ponad 2 dekady, prawda, więc to było to doświadczenie, gdzie nie było rodziny, która by nie miała, prawda, a przynajmniej osób, które by nie znały kogoś, kto nie miał pracy. No więc to ukształtowało to myślenie. No i ciągle też gdzieś w tyle głowy jest, chociaż tak naprawdę oczywiście teraz jest głównie jakość miejsc pracy, niż nie sama praca, ale dzisiaj jak posłuchacie Państwo, jak Lidl promuje swoje zatrudnienie, to jest tak, karta do klubu sportowego, prywatne ten abonament służby zdrowia prywatnej, elastyczny czas pracy. No, także to co 10 lat temu, prawda, najlepsze firmy konsultingowe, coś takiego, więc tak szybko to się zmienia i to tylko, że my musimy już myśleć o jeszcze dalszej zmianie, no, która po prostu będzie siłą rzeczy polegała na tym, że to co tutaj nazywamy jak zarządzaniem, zwijaniem się, to będzie wprost, to oznaczało, że będzie trzeba więcej robić za mniej. Po prostu zaopatrywać potrzeby starzejących się bardzo szybko mieszkańców. To naprawdę, żeby sobie wyobrazić, co to znaczy, to już w tej chwili jest więcej ludzi po 50 w Polsce niż do 30 roku życia.
prawda? Tak, skończyło się następstwo kolei polegając na tym, że kolejna generacja jest liczniejsza. To tak jak się przyzwyczailiśmy, tego już nie będzie nigdy, a przynajmniej w tym stuleciu. Ja przepraszam, że przerwę, bo jeszcze dodajmy jeszcze jedną rzecz w Płocku. GUS podaje, że w 2050 roku będzie mieszkało w Płocku 90 tysięcy, około 90 tysięcy mieszkańców, to jest o 30 tysięcy. No to i tak jeszcze Płock nie jest najbardziej tutaj jakby zagrożony, ale ta struktura, to w Polsce będzie 3,5 miliona 80-latków, tak, w 2050 roku i około 3 milionów ludzi w wieku 25-64. W tej chwili proporcja jest jak 4 takich właśnie w tej grupie 25-64 do 80 do 1 80-latka. To są, i to już się bardzo szybko dzieje, więc właśnie jakby to dobrze sobie uświadamiać i ćwiczyć wyobraźnię, co to znaczy. No po to, żeby jednak uruchamiać właśnie te zasoby i jak to zrobić, to pan profesor niestety bardzo realistycznie powiedział, że no, nie ma potencjału jak zaktywizować społeczeństwo. No to albo ono albo jest aktywne, ale tak no, z nakazu tego aktywne nie będzie. Prawda? I to zresztą jak się po miastach jeździ, to widać, że no właśnie jest EU, gdzie jest 200 aktywnych organizacji społecznych, które to miasto tworzą. Sopot 350 tysięcy miasto 300 organizacji. Tak? Które działa. Przemyśl, 200 organizacji, ale właśnie, Przemyśl jest dobrze, że może być aktywne społeczeństwo obywatelskie i jak druga noga nie działa, czyli na układ polityczny lokalny, no to też niewiele z tego wynika. To znaczy wynika może z tego, że ci ludzie są, może nawet gorzej, bo oni są sfrustrowani, oni robią świetne rzeczy, naprawdę, a władza jest, no, jaka jest, no, to z Przemyśla, jakie jest. Więc no, muszą być dwie nogi, tak? Jakby jakiś lider polityczny, którego tam się z kogo wybrać, prawda? Jak właśnie na EU się popatrzy, no to tak te typowy, czy Sopot, no to jest właśnie dobry prezydent, który umiał też ekipę zbudować i do tego przełożyć jakby ekipę administracyjną, też urzędników, prawda? Którzy mówią tym samym językiem, a nie walczą ze swoim prezydentem. No i aktywne społeczeństwo i oni jakby i ten prezydent nie obawia się, że ci aktywiści miejscy, nazwijmy to tak, w pewnym momencie będą chcieli go wysadzić z siodła. No bo główny motyw, dlaczego się trzyma na dystans i zarządza właśnie metodą dzieli rząd, jest taki, że może wyrosnąć nowy lider, prawda? W związku z czym trzeba robić wszystko, żeby nie dać wyrosnąć nowemu liderowi. No i to oczywiście jest spirala śmierci dla perspektywicznie, bo właśnie buduje strukturę braku zaufania. Ale no, recepty oczywiście nie ma, którą można powiedzieć, jak to zrobić w Płocku. I rzeczywiście myślę, że ten Orlen jest trochę takim odpowiednikiem holenderskiej choroby, tak? Czyli to, co się nazywało właśnie jak państwa surowcowe w Płocku, tak? To mamy zbyt łatwy dostęp do strumienia pieniędzy, który nie wymusza, nie wymaga rozwoju bardziej systemu, na przykład form gospodarowania. Na to cierpi Rosja, prawda? No, całkowicie uzależniona od eksportu surowców, w związku z czym gospodarki pozazbrojeniową żadnej innej nie ma, która nikt nie wie, co, znaczy nie widziało to jak jakiegoś produktu made in Russia, prawda? Kiedyś to są te bardzo. No tak, nie mówią konfekcji, tak, ale jakiejś technologii. Jeszcze za ZSRB było, bo to znamienne, że Rosja jest znacznie bardziej zacofana technologicznie niż Związek Radziecki, także to nie poszło. No ale to jest taki produkt, który jakoś pewno Państwo znajdziecie sposób, ale no, trzeba by to brać pod uwagę, czy to tak jest jakiś wniosek. Bardzo Państwu dziękuję. Na koniec podzielę się taką refleksją, bo cała idea tych spotkań, podjęcia tego wątku, ona narodziła się na długo przed opublikowaniem raportu profesora Śleszyńskiego, a bezpośrednim impulsem była właśnie wspomniana przez Pana książka. I tak naprawdę ten nasz cykl zaczął się od dyskusji z udziałem właśnie autora tej książki Kalini Wielkowskiej-Skaliskiej Inicjatywy Miejskiej. Zapis tej dyskusji, która odbyła się w Warszawie, znajdziecie Państwo na naszym kanale na YouTube. To był taki pretekst. I to jest bardzo ciekawe doświadczenie pokazujące, jak różne są te miasta, które odwiedzamy, ale jak wiele je łączy. I z reguły te podobieństwa dostrzegamy już na etapie planowania podróży do tych miast, bo z reguły do średnich i małych miast jest bardzo trudno dojechać. I to jest taki wspólny mianownik. Odwiedzając Bełchatów i
potem planując wizytę w Płocku mieliśmy właśnie obawy, czy to są naprawdę miasta, które mają problemy. Okazało się, że mają transportowe na przykład, ale było właśnie bardzo, bardzo ciekawa tutaj jest paralela między Płockiem a Bełchatowem, czyli monokultura gospodarcza, to wyzwanie tego wyjścia B, o którym Pan wspominał, bo w Bełchatowie duża część dyskusji, właściwie połowa naszej rozmowy z mieszkankami, z mieszkańcami dotyczyła tego, co stanie się z Bełchatowem, kiedy zostaną wyczerpane pokłady tego surowca. Więc to moim zdaniem doskonale pokazuje te wspólne wątki. I na zakończenie chciałem powiedzieć, że naszą intencją jest to, aby uczynić temat polskich średnich i mniejszych miast nie tylko tematem samorządowym, dyskutowanym lokalnie, ale wydaje nam się, że to jest temat, który powinien być tematem ogólnopolskim, ponieważ nie wszystkie problemy, o których tutaj dzisiaj mówiliśmy, są do rozwiązania narzędziami samorządu miejskiego, bo chociażby ten transport, o którym tutaj była mowa i to ta trafna uwaga dotycząca takiego twardego podziału na jednostki administracyjne, no to także dotyczy transportu. W Polsce, jeżeli popatrzy się na siatkę połączeń tych busowych, to często jest tak, że ostatni przystanek jest właśnie tam, gdzie kończy się dany powiat, prawda? Bo to są często finansowane przez powiaty i tutaj pojawia się w debacie publicznej postulat, żeby te samorządy województwa na przykład wzięły na siebie ciężar zorganizowania transportu zbiorowego w obrębie właśnie województwa, żeby przełamać te granice powiatowe, które wykluczają tak naprawdę transportowo ludzi z mniejszych i średnich miejscowości. To jest ten aspekt regionalny, ale ten aspekt związany ze strategią gospodarczą i tworzeniem dobrych miejsc pracy, to jest także ten element ogólnopolski i bardzo by nam zależało na tym, aby ten dorobek tych spotkań, planujemy jeszcze spotkanie w Gdyni, żeby ten dorobek jakoś zebrać i próbować z nim docierać na szerszą skalę na ten poziom ogólnopolski. Tym bardziej jestem bardzo wdzięczny naszej panelistce, naszym panelistom za tak ciekawą dyskusję i Państwu także za te ciekawe głosy, bo to, co jest także cechą wspólną i co jest najbardziej optymistyczne, to jest to, że na nasze spotkania we wszystkich miastach przychodzą ludzie, którzy naprawdę myślą tak jak Państwo. To znaczy, to jest niesamowite, bo także zastanawialiśmy się, planując tę podróż przez Polskę, zastanawialiśmy się właśnie nad tym kapitałem społecznym, tak? Czy w tych środowiskach, czy w tych lokalnych społecznościach są ludzie, którzy mają świadomość tych problemów i to jest niezmiernie optymistyczne i to spotkanie jest takim kolejnym dowodem i takim powodem do optymizmu, że tak jest. Na poprzednich spotkaniach mieliśmy także kandydatów na prezydenta siedzących wśród publiczności, którzy co prawda nie zabierali głosu, ale notowali. To, co mówili mieszkańcy, tacy jak Państwo, czy 43 osoby zaangażowane w tę lokalną społeczność, więc to jest optymistyczne i mam nadzieję, że być może jeszcze w tych wyborach, które są w niedzielę, ta zmiana być może nie objawi się jeszcze jakoś tak w sposób widoczny, ale wydaje mi się, że w następnych latach ta zmiana paradygmatu myślenia o polityce lokalnej i regionalnej, także za Państwa sprawą Waszego zaangażowania się zmieni. Tymczasem chciałem Państwu jeszcze raz podziękować, życzyć miłego wieczoru, powiedzieć, że nasze spotkanie będzie można sobie obejrzeć za kilka dni w internecie na kanale YouTube i poprzednie debaty. Także jeszcze prośba taka organizacyjna, ci z Państwa, którzy nie wpisali się na listę, to bylibyśmy bardzo wdzięczni za podpis, to nam ułatwi formalności związane z organizacją tego spotkania i mam nadzieję, że będziemy mogli się w przyszłym roku spotkać w Płocku, aby dyskutować o wnioskach z całej tej trasy po Polsce średnich i małych miast. Dziękuję uprzejmie. Dziękujemy Państwu za przybycie.